No, to jesteśmy. Powiedziałem, wyjmując kluczyki ze stacyjki samochodu. To ma być to idealne miejsce na interes? Powiedział Maciek zawiedzionym głosem. Nie narzekaj. Odparłem. Wysiedliśmy z auta. Przed nami rozciągała się łąka. Miała około 4 arów powierzchni. Jak to dobrze, że wujaszek wreszcie wyciągnął nogi i mi ją przepisał. Od kilku lat mamy z Maćkiem w planach założyć jakiś mały pensjonat albo ośrodek agroturystyczny. Ten skrawek ziemi nadawał się do tego idealnie. Tym bardziej, że dostaliśmy go za darmo. Planowane przez nas wydatki na rozkręcenie interesu wynoszą grubo ponad 1,5 miliona. Teraz chociaż zaoszczędzimy na zakupie ziemi. Ale do rozpoczęcia budowy jeszcze bardzo daleka droga. Na razie mamy zarośnięty kawał gruntu. Łąka musiała nie być koszona już od dłuższego czasu, bo niektóre z chwastów dorastały mi prawie do pępka. Dalej rosły pokrzywy i jeżyna. Na skraju pola stały pierwsze drzewa, za którymi rozciągał się las. Trzeba przyznać, że w świetle powoli zachodzącego słońca wyglądało to jak jakaś fototapeta ściągnięta z internetu. Z zamyślenia wytrącił mnie głos kolegi. Ej, mamy coś do jedzenia? Spytał. A co, zjadłeś już wszystkie kanapki? Odparłem zdziwiony. Tak, już dawno. Odparł Maciek. Ty, kurwa żarłoku, te kanapki miały nam starczyć jeszcze na drogę powrotną. Wydarłem się na niego. Jak to jest możliwe, żeby zjeść obiad, 6 kanapek i dalej być głodnym? Wiesz przecież, że podróże sprawiają, że staje się głodny jak wilk. Westchnąłem. Oj, Maciuś, Maciuś. Dobra, do samochodu. Może w tej wiosce znajdziemy sklep. Maciek skinął głową. Wsiedliśmy do auta. Odpaliłem silnik i przy dźwiękach starego polskiego rocka zacząłem rozglądać się za jakimś sklepem w wiosce, obok której leżało pole. 10 minut. 15 minut. Kurwa, czy w tej zabitej dechami dziurze nie ma nawet cholernego sklepu? To może lepiej zamówimy pizzę? Zaproponował Maciek, szukając w internecie numeru do najbliższej pizzerii. Czekaj, chyba coś znalazłem. Odpowiedziałem. Zauważyłem na skraju wioski niewielką karczmę. Zaparkowałem przed nią samochód. Idziesz? Zapytałem Maćka, który zawzięcie szukał numeru do pizzerii. Nie, zostanę tutaj. Sprawdź, co tu sprzedają. Odpowiedział, nie spuszczając wzroku z telefonu. Okej. Westchnąłem i trzasnąłem drzwiami. Wygodniś się znalazł. Najpierw zeżarł wszystkie kanapki, a potem sam muszę iść po menu. Wszedłem do środka. Zobaczyłem 8 mężczyzn siedzących przy jednym ze stołków. Grali w karty i pili piwo. Po stosie butelek stojących pod stołem wnioskuję, że siedzieli tu już dość długo. Gdy tylko uchyliłem drzwi, zwrócili głowy w moją stronę, patrząc na mnie nieufnie. Aż przełknąłem ślinę. Przy ladzie stała około 30-letnia kobieta. Do jej fartucha przypięta była mała plakietka z napisem „Kelnerka”. Podszedłem do niej. Dzień dobry. Zacząłem. Dzień dobry. Odpowiedziała. A pana tu widzę chyba pierwszy raz. Przytaknąłem. Spojrzałem do góry na sporych rozmiarów kartonowy szyld z nazwą lokalu i menu. Nic specjalnego. Schabowy z ziemniakami, rosół, pomidorowa. Klasyka. Coś, co jest w każdej garkuchni w tym kraju. Ale lepsze to niż nic. To ja poproszę 2 razy kotlet mielony z ziemniakami i mizerią. Kotlet to dość średni pomysł na kolację, no ale lepsze to niż chodzenie z pustym żołądkiem.
Kobieta zapisała zamówienie na karteczce, po czym wyszła do drugiego pomieszczenia. Zgaduję, że była to kuchnia. Po chwili wróciła i powiedziała: to będzie 49,50. Wyjąłem banknot 50-złotowy z kieszeni i położyłem go na ladzie. Długo będę czekać? Zapytałem. Około 20 minut. Odpowiedziała kobieta, chowając banknot do kasy. Pani Haniu, możemy prosić jeszcze żubrówkę i zimne nóżki? Zawołał jeden z mężczyzn siedzących przy stole. Tak, tak, już niosę. Odparła kelnerka, wyjmując nóżki i butelkę wódki z ukrytej pod blatem lodówki. Uśmiechnąłem się sam do siebie. Wyjąłem telefon i napisałem do Maćka. Dawaj do środka. Zamówiłem nam już jedzenie. Nawet nie zdążyłem wygasić telefonu, kiedy dostałem wiadomość od kolegi. Już idę. Po chwili siedzieliśmy obaj przy stole, czekając na zamówienie. Nie czekaliśmy długo. Zaraz potem przyszła pani Hania z talerzami na tacce. Proszę bardzo, smacznego. Powiedziała, uśmiechając się. Dziękuję. Odpowiedziałem jednocześnie z Maćkiem. Można się przysiąść? Zapytała, kładąc dłonie na oparciu krzesła po drugiej stronie stołu. Oczywiście. Odparłem. Odsunęła krzesło i usiadła, pytając: wiem, że to trochę niegrzeczne, ale co panów tu sprowadza? Karol dostał spadek po wujku. Przyjechaliśmy go zobaczyć. Odpowiedział Maciek, mając w ustach kawałek kotleta. W tym momencie usłyszeliśmy szuranie nóg krzeseł o podłogę. Jeden mężczyzna, który został przy stoliku, patrzył na nas z przerażeniem. Pozostali musieli gdzieś wyjść, kiedy czekaliśmy z Maćkiem na zamówienie. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Pole starego woźniaka? Powiedział z niekrytym strachem w głosie starszy mężczyzna. Tak, to mój wujek. Odpowiedziałem, zaskoczony reakcją staruszka. Na tej ziemi dzieją się złe rzeczy. Sprzedaj pan to w cholerę i zapomnij o tym. Co pan w ogóle wygaduje? Wtrąciła się pani Hania, oburzona. Upiłeś się pan i teraz mi klientów straszysz. Przecież ty dobrze wiesz o wydarzeniach z zeszłej jesieni. Odparł mężczyzna. Kobieta posmutniała. Chyba wiedziała, o co mu chodziło. Przepraszam bardzo, ale czy mogę się dowiedzieć, o czym państwo mówicie? Powiedziałem zdenerwowany i lekko oszołomiony. Staruszek westchnął. Nalał sobie do kieliszka resztę alkoholu z butelki i wypił. Potem wytarł usta w rękaw kraciastej koszuli i westchnął. A, no dobra. Słuchaj pan, bo nie będę powtarzać. Na tym polu kiedyś działy się złe, dziwne rzeczy. To znaczy? Spytał Maciek. Wiem, co sobie pomyślicie, że głupie wieśniaki wierzą w duchy, ale coś z tym polem jest nie tak. Chciał kontynuować, ale przerwała mu pani Hania. Chyba nie powinniśmy o tym mówić. Powiedziała kobieta, zbierając kieliszki i pustą butelkę ze stołu. To jest nowy właściciel tych terenów, więc chyba ma prawo wiedzieć. Odparł ze wściekłością w głosie. Mężczyzna kontynuował, rozpoczynając głębokim westchnieniem. Wiecie, po wiosce od czasów komuny krąży legenda. Opowiadał mi ją kiedyś mój dziadek, gdy byłem mały. Od tej pory już jej nie słyszałem. Jest to temat tabu. Nikt o tym nie wspomina. Do czasu... W zeszłym roku piątka nastolatków rozbiła się autem w lesie za wioską, tuż obok tego pola. Następnego dnia myśliwi znaleźli ciała trójki z nich. Natychmiast wezwali policję. Sekcja zwłok wykazała rany cięte i postrzałowe. Problem w tym, że w żadnym z ciał nie znaleziono kul. Urwał, patrząc na zszokowanego Maćka.
Ten jednak nic nie powiedział. Dopiero po kilku dniach znaleziono ciała pozostałych. Były zmasakrowane, pocięte. Znajomy policjant mówił mi, że wyglądało to, jakby ktoś potraktował ich młotkiem, a potem wbijał w nich dziesiątki noży. Przeszły mnie ciarki. Wydaje mi się, że czytałem w internecie o tej sprawie. Spojrzałem na talerz. Nie byłem już w stanie zjeść ani kęsa, wyobrażając sobie wygląd tych ciał. Za to mój kolega nie był chyba aż tak obrzydzony, bo dalej wpierdalał kotleta. Pierdolony żarłok. To straszne. Wykrztusiłem. Ano, straszne. Odpowiedział mężczyzna, patrząc w okno. To brzmi jak scenariusz horroru. Zatrzymali kogoś w tej sprawie? Pokręcił głową. Przesłuchiwali tylko myśliwych. Tamci powiedzieli im, co wiedzieli, a wiedzieli niedużo. Po jakimś miesiącu zamknięto sprawę z powodu braku dowodów. Ale po wiosce na nowo zaczęła krążyć ta stara legenda. Urwał starzec. Spojrzał na mnie. W jego oczach widziałem strach. Jaka legenda? Spytał Maciek, odsuwając pusty talerz od siebie. No więc... Nie powinniśmy o tym mówić. To przynosi pecha. Przerwała pani Hania. Staruszek tylko machnął ręką i kontynuował opowieść. Kiedyś tutaj więcej ludzi żyło. Przed wojną wioska liczyła prawie 1000 mieszkańców, ale strasznie ucierpiała w czasie wojny. Teraz to tylko chata sołtysa, 13 niedużych gospodarstw, mały sklepik, kościół i ta karczma. Co ja miałem? A tak, wojna. Wtedy to wszystko się zaczęło. Znów urwał. Widać było, że ta opowieść kosztowała go wiele energii. Przepraszam panów. Muszę wejść zapalić i przygotować się do tej historii. Kiwnąłem głową. Mężczyzna wstał od stołu i wyszedł. O co mu chodziło? Co mam o tym myśleć? Nie dawało mi to spokoju. Staruszek wrócił po około 10-15 minutach, a miałem wrażenie, jakbym czekał godzinami. Tym bardziej, że czekaliśmy w milczeniu. Maciek ani razu się do mnie nie odezwał. Pisał wiadomości do żony. Co jakiś czas podśmiewywał się sprośnie pod nosem. Pewnie pisze swojej Magdzie, co to jej nie zrobi, jak wróci do domu. Nareszcie usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi. Wyrzucił niedopałek papierosa do kosza i zasiadł przy stole. No dobra. Zaczął. Może niech pan o tym nie mówi. Nie chcemy sprawiać panu kłopotu. Spokojnie, nie ma sprawy. Skoro jesteś nowym właścicielem tej ziemi, to masz prawo wiedzieć. Ja już jestem stary, nogi mnie bolą. Skracam sobie drogę z miasta jak tylko się da, ale nigdy nie jeżdżę obok tego pola. A po zmierzchu nawet nie patrzę w jego stronę. Wcześniej wspominałem o wojnie. W trakcie wojny ta łąka to była część lasu. Chowali się tam często partyzanci. Pewnego dnia przechodził tamtędy niemiecki patrol. Polacy przyczaili się i wybili ich co do jednego. Konający dowódca patrolu siedział oparty o duży dąb. Podobno splunął na ziemię i krzyknął: "Przeklinam was, polskie psy, i ziemię, która was wydarła. Zemszę się na was kiedyś krwawo i okrutnie." Chciał kontynuować swój monolog, ale jeden z partyzantów strzelił mu w głowę. Patrol zakopano w mundurach gdzieś na tej łące. Po wojnie o incydencie szybko zapomniano. W końcu były ważniejsze sprawy. Komuna, odbudowa wioski, ale tylko do czasu. Skończył i poprosił o szklankę wody. Skąd pan wie, co się wtedy działo na... Spytał Maciek. Mam na myśli w tym lesie. Opowiadał mi o tym jeden z żołnierzy. Po wojnie osiedlili się w wiosce obok. Spotkałem go jeszcze z 6-7 razy, a potem mu się zmarło. Przerwał.
widząc panią Hanię idącą ze szklanką wody dla niego. Wypił trochę zostawiając i kontynuował historię. No więc przypomniano sobie o patrolu dopiero za czasów PRL-u. Las wtedy został częściowo wykarczowany, a na miejscu bitwy powstał dom. Należał do jakiegoś małżeństwa z okolic Poznania. Nie wiem, po co się tu sprowadzili. Nazywali się chyba Wolscy. Mały byłem i pamiętam ich jak przez mgłę. Żyli sobie szczęśliwie tak przez około 3 lata, kiedy nagle zaczęły ich nawiedzać jakieś senne koszmary. Zawsze takie same sceny. Zawsze ci sami ludzie w niemieckich mundurach. Podobno chodzili po wiosce i mordowali ludzi, a na koniec podpalali domy. Opowiadali to księdzu z naszej parafii. On tylko odprawił mszę w ich intencji i na prośbę właścicieli domu poświęcił go ponownie. Ale to nie przyniosło efektu. Potem sprowadzili egzorcystę. Wtedy chociaż przez miesiąc był spokój, a potem znowu to samo. Nikt jednak nie przewidział, co się stanie potem. Znów przerwał i wypił duży łyk wody. Widać było, że jest zdenerwowany. Zdenerwowany i wystraszony. Przypomniała mi się szkoła średnia. Podobne uczucie towarzyszyło mi za każdym razem, gdy usłyszałem z ust nauczyciela: wyjmujemy kartki. A, szkoła. Do tej pory mam ciarki, gdy słyszę te pierdolone dzwonki, choćby siedząc w teatrze. Z zamyślenia wybił mnie Maciek, a raczej jego telefon. Przepraszam, muszę odebrać. Powiedział, wstając od stołu. Tymczasem staruszek wziął głęboki oddech i kontynuował opowieść. Jak już wspomniałem, egzorcysta przyniósł właścicielom tej ziemi chociaż chwilę spokoju, ale nie na długo. Pewnej nocy dom Wolskich stanął w płomieniach. Wolski zdążył wyjść, ale jego małżonka została przygniecona wielką belką i zginęła. Zebrała się wtedy chyba cała wioska. Wszyscy słyszeli jej przeraźliwe wrzaski. Gdy tylko ucichły krzyki kobiety, nastała cisza. Słychać było ciche szlochy niektórych ludzi, którzy znali lepiej tę parkę. Wolski leżał nieprzytomny. Cuciło go chyba ze 3 chłopa. Gdy nagle powietrze przeszedł głośny, złowrogi śmiech dobywający się z lasu. Zaraz potem coś jakby granat wybuchło na podwórzu obok domu. Na koniec słychać było szelest krzaków i pękające gałęzie. Nikt nie miał odwagi sprawdzić, kto to był. Następnego dnia ktoś poszedł w miejsce, z którego dochodził śmiech. Nie znalazł żadnych śladów oprócz małego strzępka tkaniny i niemieckiego orzełka. Zignorował to, myśląc, że ktoś to zgubił w czasie wojny. Wolski przeprowadził się z powrotem do Poznania. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że znaleziono go martwego w domu jego przyjaciela. Powiesił się z rozpaczy. Ci żołnierze, że niby oni to zrobili? Na to wygląda, odpowiedział staruszek, kiwając głową. Po tych zdarzeniach trzeba było usprzątnąć Gliszcza. Za jakiś miesiąc do wioski przyjechał kolejny właściciel. Twierdził, że rodzina Wolskiego odsprzedała mu tę ziemię. Mieszkał w małej przyczepie kempingowej, ale i on tu długo nie zabawił. Skarżył się na koszmary senne i jakieś dziwne głosy, nieludzkie. Tu staruszek ponownie przerwał swoją opowieść i wypił resztkę wody ze szklanki. Potem powiedział coś dziwnego. Mówił, że pewnej nocy poszedł spać i obudziły go odgłosy dochodzące z zewnątrz. Wyjrzał przez okno i zobaczył człowieka otoczonego dziwną poświatą. Jego twarz była blada. Wtedy to wyciągnął do niego rękę, w której trzymał pistolet. Facet twierdził, że zamknął natychmiast drzwi, ale to coś strzeliło przez nie i trafiło go w nogę. Potem ponoć stracił przytomność i odzyskał ją dopiero po południu następnego dnia. Doczołgał się do drogi, a tam zauważyli go sąsiedzi. Kazał im natychmiast biec po sołtysa, któremu opowiedział wydarzenia poprzedniej nocy.
Sołtys nie wziął tego na poważnie, ale faktem było, że w nodze mężczyzny widać było dziurę po kuli. Z tym, że ani w nodze, ani w rzekomo postrzelonych drzwiach pocisku po prostu nie było. Pod jego drzwiami znaleziono tylko orzełka, tego samego, co po pożarze domu. Od tej pory nic się nie działo. Gość się wyniósł i słuch po nim zaginął. 18 lat później sprowadził się tu twój wujek i kupił kawał ziemi, w tym pole obok lasu. Nawet nie wiadomo, po co kupował ten teren. I tak na nim nic nie uprawiał. Pewnie dlatego, że się bał, jak my wszyscy. Nie wiem, co o tym myśleć. To dość niesłychane. Dziwne, że jeszcze nikt nie zajął się tą sprawą, na przykład jacyś fani zjawisk paranormalnych. Powiedziałem lekko zmieszany. U nas w wiosce już dużo ludzi nie zostało. Na pole już nikt nie chodzi, ani nikt o tym nie mówi. To przynosi pecha. Odpowiedział staruszek. Chciałem coś powiedzieć, ale w pomieszczeniu rozległ się donośny dźwięk dzwonka w telefonie. O, przepraszam, to chyba mój. Powiedział mężczyzna, wstając od stołu i wychodząc na zewnątrz. W tym momencie wrócił Maciek. Wiesz co, stary, trzeba sobie znaleźć nocleg, chyba że wolisz spać w samochodzie. Okej, zaraz się zbieramy. Przytaknąłem. No dobra, to prawie cała historia. Później jeszcze przyszli jacyś budowlańcy i robili ogrodzenie dla pana wuja. Ale tego już nie zdążę opowiedzieć. Żona dzwoniła. Za 20 minut muszę już być w domu. Może pana podwieźć? Zaoferowałem. Gość poświęcił nam dużo czasu, więc chociaż tak mogłem mu się odwdzięczyć. Jeśli to nie sprawia kłopotu, to oczywiście. Odpowiedział z lekkim uśmiechem na ustach. Mężczyzna nie mieszkał daleko. Po około 5 minutach byliśmy na miejscu. To tutaj. Dziękuję panom za pomoc. To my panu dziękujemy za poświęcony czas i za opowieść. Mężczyzna kiwnął głową i otworzył drzwi. Zanim je zamknął, powiedział coś jeszcze. Dziękuję jeszcze raz. Uważajcie na to miejsce. Tam się dziwne rzeczy dzieją. Powiedział poważnym głosem, patrząc w prawo, bo właśnie w tamtą stronę prowadziła droga na pole. Potem jednak uśmiechnął się do nas i zamknął drzwi. Poczekaliśmy chwilę, zanim odezwałem się do Maćka. To co, gdzie jest najbliższy hotel? Zapytałem, spoglądając na niego. Z tego co wiem, to ta droga po prawo to skrót do miasta. A nie dałoby się inaczej? Jest jeszcze objazd, ale wtedy będzie około 10 km dłuższy dystans. A co? Spojrzał na mnie. Ty mi kurwa nie mów, że wierzysz w te bzdety. Krzyknął zirytowany. Czy ja wiem? Westchnąłem, odpalając silnik i kierując się do drogi idącej obok pola. Okazał się to być mój ogromny błąd. Gdy przejeżdżaliśmy obok pola, usłyszeliśmy nagły huk. Straciłem panowanie nad samochodem i uderzyłem w drzewo z dość dużą prędkością. Nie pamiętam, co działo się potem. Obudziłem się w szpitalu. Doktorze! Pacjent się budzi! Krzyczała pielęgniarka siedząca obok mojego łóżka. Do pokoju wszedł mężczyzna w białym fartuchu. Panie doktorze, co się stało? Co ja tutaj robię? Zapytałem. Miał pan wypadek. Drugi mężczyzna niestety zmarł. Odparł lekarz. Przeszedł mnie dreszcz. Po policzkach zaczęły cieknąć mi łzy. Doznał poważnego wstrząśnienia mózgu, ale to nie było powodem zgonu. A co? Spytałem przez łzy. To jest właśnie najdziwniejsze. Prawdopodobnie zmarł od rany postrzałowej, ale nie znaleźliśmy kuli.
ponownie przeszedł mnie dreszcz. Chciałem się ruszyć, ale właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że wszystkie moje kończyny pokrywa gruba warstwa gipsu. Poczułem, że mam coś w zaciśniętej dłoni. Z trudem i ogromnym bólem odchyliłem palce i... Nie. To nie może być to. Czemu? W mojej dłoni spoczywał zakrwawiony, niemiecki orzełek i mała, zwinięta w kulkę karteczka. Rozwinąłem ją. Widniał na niej napis: Nareszcie moja zemsta się dokonała. Karteczka wyleciała mi z rąk, a dalej... Nie wiem. Nie pamiętam. Podobno zemdlałem. Ziemię po wujku sprzedałem w kilka dni po wyjściu ze szpitala. Nigdy więcej nie zbliżałem się do tego miejsca. Czasem dzwoniłem tylko do staruszka, który opowiedział nam historię o niemieckim patrolu. Podobno już nigdy więcej nie zdarzyło się w tej wiosce nic strasznego. Wszystko wróciło do normy, a nowy właściciel mojej ziemi zbudował tam dobrze prosperującą stajnię. Niby wszystko dobrze się skończyło, ale nie dla mnie. Od tego incydentu co noc słyszę wystrzały z broni palnej. Rano widzę poprzestawiane meble i drobne rysy na moim ciele. Czas to zakończyć. Zaraz zajdzie słońce. Czuję, jak się zbliżają. Wiem, że tu są. To moja kara za brak wiary w historię staruszka. Biorę ostatni łyk kawy. Piszę ostatnie słowa. Na biurku leży ostry nóż. Trzymam go w prawej dłoni. Wbijam go sobie w brzuch. Moje usta wypełniają się krwią. Otwieram drugą, zaciśniętą rękę. Widzę, jak orzełek błyszczy w świetle lampy. To ten sam orzełek, którego znalazłem przy sobie w szpitalu. Uśmiecham się sam do siebie. Nagle huk. Wystrzał. Padam na podłogę. Okropnie boli mnie ramię. Nagle słyszę szyderczy śmiech. Wstaję i obracam się. To on stoi przede mną, szczerząc się w taki przerażający sposób. Kopie mnie i nagle znowu znajduje się na podłodze. Wy, Polaki, potraficie pięknie umierać. Mówi, po czym wybucha śmiechem. Nagle przestaje i zaczyna mierzyć do mnie z pistoletu. Auf Wiedersehen. Mówi, pociągając za spust.